Synu, córko, daj mi serce swoje, osobiste poświęcenie się najświętszemu sercu Pana Jezusa. Obietnice serca Jezusowego przywiązane do tej praktyki. Obietnice osobiste: Jeden Pan nasz odsłonił skarby miłości i łask dla tych osób które mu się poświęcą i ofiarują a skarby te są tak olbrzymie iż nie potrafią tego wyrazić 2 boskie serce jest pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników którzy nawracając się zechcą tam się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga, w doczesności. Umieszczając ich na szczególnej liście swego serca boskiego, Jezus zapewnia im zbawienie. Niszcząc panowanie szatana w duszach, nie pozwoli zginąć w wieczności żadnej z tych wszystkich, które mu się poświęcą. 3. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy mu się poświęcą i ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej. 4. W Sercu Jezusa znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie. 5 otrzymają błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach. 6. Serce Jezusa będzie dla nich ulgą w pracy, mocą w słabości i najlepszym lekarstwem na wszelkie zło. 7. Serce Jezusa, będzie dla nich pociechą w troskach, utrapieniach i smutkach. 8. Jako źródło wszelkich dóbr, zaradzi wszystkim ich potrzebom, w pierwszym jednak względzie duchowym. 9. W tym sercu najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia. 10. Boskie me serce, szczególnie w godzinę ich śmierci, stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem. Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do najświętszego serca Jezusowego. 11. Pan nasz ukazał wiele imion tam, w sercu swym, zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego chwały, i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć. 12. Wielka Obietnica. W nadmiarze miłosierdzia mego serca obiecuję, że wszechmocna ma miłość. Udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przystąpią przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej, tak, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez sakramentów, i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia.